Dobra, tak więc pokrótce o tym, czym są w ogóle kryptowaluty, jaka jest ideologia tego, jak w ogóle się narodził Bitcoin i dlaczego to jest w tym momencie tak popularne. A więc może zacznijmy od tego, kiedy to się zaczęło. Będę bazgrolił, więc uwaga, ale to będzie 2009 rok naszej ery cyfrowej i Bitcoin wtedy był stworzony. Ach, to miała być strzałka. Okej. Okay. Przez grupę bądź człowieka, nie wiadomo do dziś, Satoshi Nakamoto. Okej, okay, czyli to jest Japoniec. Japonia wymyśliła sobie skrypt. Tak naprawdę to jest skrypt napisany kryptograficznie od A do Z. Bitcoina może być maksymalnie 21 milionów. Tak jak tu widzimy, za chwilę wrócę do tej stronki. Czyli, że jest 21 mln. I co jest wyróżniające? To, że nie da się tego bitcoina dodrukować. Jeżeli zostanie wykopana ostatnia sztuka tego bitcoina, no to już nie będzie go więcej. Tak więc to jest ta różnica pomiędzy walutą, taką jak złotówka, taką jak euro, że bitcoina nie da się dodrukować. Jest go ograniczona ilość. W tym momencie już jest wydobyte 16 milionów 600 tysięcy bitcoina. Tu ma być kropka. Czyli tyle już jest wydobyte. Szacowany czas wydobycia ostatniego bitcoina to będzie około tam 2140 roku. Więc możemy tego nie dożyć, albo nam technologia pójdzie do przodu i już zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. To jest tak pokrótce, historycznie. Teraz jaka jest idea? Po co on w ogóle został stworzony? Dlaczego? Ponieważ pierwotnie, jeżeli mówiliśmy, kiedyś się mówiło o Bitcoinie, to były czasy, kiedy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, więc to nie było, że oto coś kosztuje, to jest coś warte. Nie. Po prostu był komputer, algorytm, który wydobywał po sprzęcie tego bitcoina. Kiedyś to się kopało 100 bitcoinów dziennie, na przykład, ale nie było nic warte. Tak? Ideologia jest taka, że w dzisiejszych czasach, chyba zmienię narzędzie. Dobra, jeżeli jestem tu sobie ja. I chcę przesłać komukolwiek pieniądze. Tak? To bardzo często. Tu jesteś ty, chcę tobie wysłać kasę. To bardzo często są pośrednicy, tacy jak. Tutaj powiedzmy jest bank. Banki. Czyli skąd masz kasę? Ile tego wysyłasz? Dlaczego to wysyłasz? Czy odprowadziłeś podatek? Pełna inwigilacja, jeżeli chodzi o państwo. Również mamy takich pośredników jak PayPal, Western Union, tak, to też są przesyły pieniężne. Natomiast te dwie, okay, biorą od 5 do nawet 30% prowizji od wysłanych pieniędzy. A jeżeli mówimy o międzynarodowym przesyle, no to nie dość, że po pierwsze płacimy to, prowizja, a po drugie czas. Tak, czyli czas. Jeżeli na przykład mamy zapłacić za dostawę, która ma do nas dotrzeć, a chcemy wysłać z Polski do Japonii, to przelew będzie trwał około tygodnia. Zapłacimy za to z 10% prowizji, no i wszystko będzie opóźnione. Ok, a ideologia całych. Wszystkich w ogóle kryptowalut, tak? Czy to będzie Bitcoin, czy to będzie Ethereum, czy to będzie Litecoin, tak? Są różne kryptowaluty, to są trzy takie jedne z dużych, największych. Ideologia jest taka, że jest peer-to-peer, od osoby do osoby, person to person. Czyli ja posiadając swój wirtualny portfel. Tak, tu mamy portfel, tu mamy sobie bitcoiny. Nie muszę się pytać żadnego tam banku,
instytucji, żadnego człowieka, nikogo innego, tak? Jestem ja, jest mój portfel i ja tam posiadam pewną wartość, tak? Pewną ilość bitcoina. Jeżeli chcę wysłać, to pomijając wszystkie instytucje, wysyłam bezpośrednio na drugi portfel, tak? Drugiej osoby, na przykład tobie. I taki przelew, po pierwsze, nie jest opodatkowany, nie jest oprocentowany, jest naprawdę niewielka prowizja, tak? Czyli zapłacę za ten przelew pół złotówki, powiedzmy, tak? Pół złotówki za to, że przeleję tobie 10 milionów, tak? Cały czas jest stała prowizja. I ideologia jest taka, że nieważne, czy jesteś na... Może inaczej, praktyka wygląda w ten sposób, że czy ja jestem w Polsce, czy jestem w Irlandii, czy jestem w Japonii, ten przelew będzie trwał godzinę. Ok, do godziny czasu ty już masz zaksięgowane środki na swoim portfelu, na swoim koncie. I kiedyś było właśnie tak, idąc sobie chronologicznie, że tego Bitcoina, on może miał wartość, tak? Pierwsza transakcja w ogóle została dokonana w 2010 roku. W maju, kiedy to za jedną pizzę, tu mamy pizzę, podzielmy sobie, jest pizza, paruje, jest gorąca, ok, i taka pizza kosztowała $25 i zapłacono za nią 10 tysięcy bitcoinów, 10 tysięcy BTC. Dla jasności BTC to skrót, tak jak od polskiej złotówki jest PLN, od Bitcoina jest BTC. Czyli 10 tysięcy bitcoinów za $25 poszło za taką pizzę i wtedy zaczęło się coś ruszać. Powstawały giełdy, ludzie zaczęli to handlować, później Bitcoin zaczął historycznie wchodzić na wyższe pułapy cenowe. No i dziś mamy sytuację taką, że ten Bitcoin liczymy sobie w złotówkach najczęściej, czy w euro, czy w dolarach. Na świecie w dolarze się liczy, bez problemu możemy pójść do bankomatu, już wypłacić sobie tego bitcoina, tak? Są instytucje, które skupują bitcoina i dają ci pieniądze poprzez systemy wypłat bez karty, czyli Skycash, Hellcash, tam przeróżne są, możesz w Euronecie sobie wypłacić takiego bitcoina. Ok, więc taka jest ideologia, tak się ma to dziś. Ja osobiście w zeszłym roku, w 2016, kupowałem bitcoina po cenie, nie pamiętam, tam niecałe 2000 zł. I gdybym nic z nim nie zrobił, gdybym go trzymał do dziś, dzisiaj kosztuje on od sztuki 4237 dolarów, to będzie w przeliczeniu na polskie około 15 tysięcy zł w jeden rok. Półtora w sumie minęło, więc takie jest przebicie, to jest tendencja wzrostowa i chcę, żebyś wiedziała, że w tym momencie jesteśmy już nie w erze, w epoce tego, że nie wiadomo, co z tym będzie, nie w epoce tego, gdzie to idzie, tylko już teraz jesteśmy na początku tej drogi. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek kryptowalut, ponieważ dobra, wszyscy słyszeli może o Bitcoinie, albo no nie wszyscy nawet, tak? Gdzieś już to słychać w mediach, to się zaczyna stabilizować w ogóle na świat. W Japonii jest jen jedną walutą, a drugą walutą jest Bitcoin, oficjalną światową w Japonii. Jest to też, Bitcoin jest uważany jako instrument finansowy, tak? Czyli już podlega pod rządy, urząd i tak dalej, tam są regulacje prawne. W Polsce jeszcze nie weszły regulacje prawne, wejdą 25 maja 2018. I o co chodzi? Wszystko odbywa się to przez to, że mamy sobie kartę graficzną, powiedzmy, tak, sprzęt GPU, która nam wydobywa odpowiednią ilość tego bitcoina. Możemy to sobie zwizualizować. Tu mamy górkę, tutaj mamy jakiś kilof, tak, i kopię. Wraz z wzrost ilością kryptowaluty na rynku, wzrasta też jej wartość. Jej
tak, wartość, przez to, że jest zwiększana trudność wydobycia. Czyli jeżeli w 2009 roku byśmy wydobyli sobie gdzieś 100 bitcoinów dziennie, no to tak samo dzisiaj już wydobędziemy tego, nie wiem, bitcoin się dzieli na 8 zer po przecinku, tak jak mamy 100 groszy, to jedna złotówka, to tutaj jest 100 milionów satoshi i to jest jeden bitcoin. Więc mniej więcej wydobędziemy powiedzmy tyle dziennie zamiast 50 bitcoinów. Ok. O co teraz tak naprawdę chodzi? W tym momencie mamy dostęp do różnych innych altcoinów, czyli alternatywnych walut cyfrowych dla Bitcoina. Jak widać, tutaj mamy CoinMarketCap. To jest zestawienie wszystkich walut, które w tym momencie istnieją na rynku. No i poczynając oczywiście tutaj od Bitcoina, mamy również Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dashcoin i każda jest na różnych algorytmach wydobywczych, tak, do tego kopania. Żeby kopać Bitcoina, trzeba już niezwykły komputer i zwykłe karty graficzne, a specjalistyczny sprzęt, który jest stworzony i zaprogramowany do wydobywania Bitcoina. Między innymi tak samo sytuacja wygląda z Litecoinem, z Dashem. I jak spojrzymy sobie na Litecoin, on w tym momencie stoi po 51 dolarów. Ja pamiętam, jak za 30 zł go kupowałem jeszcze. To było niedawno, pół roku temu około. I ten rynek w ogóle, ogólnie kryptowalut, będzie się teraz przyjmował przez społeczeństwo, kiedy Szary Kowalski pójdzie do sklepu za kilkanaście lat i powie, ja chcę zapłacić jakąś tam daną kryptowalutą za zakupy i nie ma problemu. Tak więc mniej więcej do tego samego świat zmierza. To samo mówili o innych rzeczach, na przykład internet, komputer, na co mi to, nie rób tego, po co, nikt nie będzie się tym interesował. To jest tylko i wyłącznie dla specjalistów. I mniej więcej jesteśmy w tym samym etapie, w tym samym czasie, tak jak był na samym starcie PC, tak? Czyli albo Mac, między innymi Maci, Macintosha, między innymi właśnie Bill Gates, który stworzył sobie Windowsa i wtedy też ludzie nie wiedzieli, po co mi to. I on im pokazał, tak, na co im to. Dzisiaj już widzimy, każdy ma komputer w domu, każdy ma smartfona, więc to samo będzie mniej więcej z kryptowalutami. Kiedy? No to już świat, rynek światowy zweryfikuje, a myślę, że już będzie to niedługo, bo coraz szybciej się to rozwija. Ok, więc przejdźmy w ogóle do tego, w jaki sposób w tym momencie można zarobić na tym. Po pierwsze, można oczywiście kupić sobie taką walutę i liczyć na to, że ona wzrośnie. Natomiast jeżeli nie mamy odpowiednich informacji, tak, nie wiemy, nie znamy rynku, to ciężko nam ocenić, czy coś będzie wzrastało, czy coś spadało. I jak widać, takie kryptowaluty mają swoje humorki. Są na etapie, kiedy rosną, są na etapie, kiedy spadają i one tak sobie skaczą w górę, w dół, wyżej, niżej. Różnie to bywa. Wszystko zależy od informacji, od tego, co się wprowadza na taki rynek, konkretnie na przykład technicznie do Litecoina. Więc aby zapobiec temu, lub jeżeli się trzyma jakąś kryptowalutę i aby sobie zdywersyfikować ryzyko, rozłożyć je na zupełnie inny wymiar, to w tym momencie, kiedy kryptowaluta nam spada, możemy sobie kupić koparkę.